Wszystko się zgadza. Tylko co ja zrobię dzisiaj na obiad? I z czego? Łazanki? A może kluski? Nie, chyba mąki już nie ma. Barszcz? Śledzie? Nie, oni tego nie lubią. Ryż i grzyby. Ryż im nie smakuje, a grzybów nie lubią. A co im smakuje? Co oni lubią? Smaku pozbawieni siebie nie lubią. Niech się wypchają, nie będę robić obiadów. Z moich obiadów i tak nic dobrego już nie wynika. Będzie wojna. To będzie. Potem kupią mi Biovital albo lecytynę, abym przypadkiem znowu nie zapomniała zrobić obiadów. Nie. Ja nie zrobię więcej obiadów. Nikt nic nie może, nikt nie pomoże. Nic nikt już nie chce. Wszystko w kryzysie. Wszyscy w kryzysie. Ale wołają jeść. Ja będę też w kryzysie. Powinno być. Jako matka nie skutkuje, to będę teraz kobietą. No, całkiem niezła jeszcze kobieta. A obiad? Obiad mogę zrobić z polityków, z koalicji. Zupę z lewicy, gardło w zupie na drobniutko w miodzie, jak oni lubią i potrafią. A na drugie danie gnusiec z prawicy łamany w chrzanie. Cześć. O, jak mama ładnie wygląda. Jakieś święto? Takie święto, że ja mam dość. A co na obiad? Właściwie to nic. Może jest jeszcze ciasto. Witaj, rodzino. Dzień dobry. Chyba nie ma obiadu. Ani zupy? Nie zrobiła mama obiadu? Nie. Nie wiedziałam, co zrobić na obiad, z czego zrobić, ani nawet po co. Po co obiad? Albo co zrobić na obiad? Takie proste pytania, by tak mogło mamę obalić. Obalić? Nie, nie obaliło wcale. Jednakże należy docenić siłę tego pytania, siłę, a nawet przemoc. Pytanie to jest stare, ba, starożytne, a zarazem pełne awangardy, przyszłości czystej. Należy również docenić odpowiedzi na to pytanie. Czy nie są pełne wdzięku i sensu? To już się zdarza drugi raz, mamo. A ja tak w pracy myślałem cały czas. Chyba dobrze, Ludwiku. Cały czas w pracy myślałem o obiedzie. Obiad to była właściwie cała moja nadzieja. Nie powiem. I ja myślałam też. Czwartek. Ach, będzie smaczna rybka. Może naleśniki. Dzieci, za mało was nadziei. Może, ale gdzie jest zadośćuczynienie jedynie nadziei? No gdzie? Skąd mam wiedzieć? Nawet do dyrektora przez telefon o Bewsztyku. O Bewsztyku? Do dyrektora? Co ty, Ludwiś? No tak. On do mnie dzwoni, że mamy wreszcie zamówienia z San Marino, z Andory, abym przygotował papiery. A ja jemu... Tak, dyrektorze? Dobrze, no dobrze, tylko proszę nie zapominać. Bewsztyk na drugie danie. No, coś ty narobił. I co potem? Nic. Dyrektor jak gdyby trzasnął słuchawką, ja wróciłem do sprawozdania. Kariery to ty, synu, nie zrobisz. Na głodniaka to on się, mamo, nie wybije. O, najwyżej będę przesunięty. Ty już jesteś przesunięty, bo jak ci szło.
Smakulo, jedna. Nie mogła mama zrobić byle czego. Tak zwyczajnie, bezmyślnie, nie trudząc się. Nikt przecież nie mówi o uroczystym obiedzie. Spróbuj kiedyś zrobić obiad bezmyślnie. Ty siedź cicho. Niech mama nawet teraz nie spichci. Nie spichce. No nie. Jak ja jeszcze nie zjem obiadu, to mnie nie ma. Po prostu nie ma. Przesadzasz. Jesteś jeszcze niezły byczek. Tak przesadzasz, synu. Ja wiem najlepiej, czy ty jesteś, czy nie jesteś. Tak? Mamusia wie zawsze wszystko najlepiej. Mamusia potrafi ugodzić świat w jego najczulszy punkt. Bez obiadu nie ma świata. Nie mogę uwierzyć. Musicie w końcu w coś uwierzyć. A poza tym, czym jesteśmy, Krezusi, aby obiad zawsze jadać? Dzięki Bogu, pobyt w kraju na ten miesiąc mamy opłacony. Ludwik, zapłaciłeś chyba rachunki? Zapłaciłem. To co będziemy teraz robić? Pośpiewamy może coś, poglądamy zdjęcia i pójdziemy spać. No nie no, mama z nas robi matysiaków. A czy trzeba z nas robić matysiaków? Matysiakowie, porządna rodzina. No ale co teraz mama tak zamierza, tak w ogóle? Tak w ogóle? To będę teraz kobietą. Albo będę się rozwijać wewnętrznie. To już lepiej, niech mama się rozwija wewnętrznie. Na zewnątrz jest taki wielki tłok, ścisk. Wszyscy pchają się na wewnątrz. Człowiek to chyba najlepiej się rozwija, jak mu nudno. Na pewno, Emilko. Cały potrafi się rozwijać. No właśnie. Te obiady chyba nie powinny przeszkadzać w rozwoju wewnętrznym. Ach, na pewno się rozwinę. Ale ja chciałam zapytać teraz o wasz rozwój. Nie rozumiem. Na co wy jeszcze czekacie? Mama pyta, czy my nie mamy swojego pokoju. Także Emilka chce się zwierzyć. Ale ja się teraz pytam, przede wszystkim, Ludwik, gdzie jest wnuk? Wnuk? My się na razie urządzamy, a potem jeszcze nie wiemy. Zrezygnujemy. Emilko, dasz mi tabletkę? Tak. Mama może zrezygnować, my też. Jest chyba wolność. Dziękuję. Ty do siebie, widzisz? Wierzę, że nie zgłupiałeś. Czy kwestia wiary, mamo, nie jest ważna? Widzisz, Emilko, jacy oni niegrzeczni? Widzisz? Ale oni to oni. A my to my. Napijesz się herbatki? Nie, nie. Jaśminowa, dobra. Może na to. No, to chodźmy do kuchni. Stoję i z podziwu nie wychodzę. Mami, przejdźmy. Co cię tylko stuknęło leciutko. Taka wariacja jesienno-zimowa. Jak myślisz? A jak nie przejdzie? Jak nie przejdzie, to będziemy jadać w mieście. W mieście? Czy to nie strasznie jadać w mieście? O 4-5 po południu? Obowiązuje już zakaz w naszym mieście nadziei jakiejkolwiek. A nawet ruchu. Zakaz. Szwędzać się można. Ilona, czy to roztropnie robisz, że zaścielasz łóżko? Ludwik.
miło, jak chcesz. Doma, chodź. Pada śnieg. Śnieg? Ludwiś, śnieg to nie dramat. Śnieg to wściekłość? Nie, miłość. A, może. Spadł pierwszy płatek, wkrótce opłatek. I tak nie będzie komu zrobić Wigilii. Ach, przestań. Spadł śnieg płatek, zimny zadatek, na każdy płotek. I jeszcze mruga pewnie. A, już nawet nie mruga. Ja nie mogę gotować! No nie! Muszę całkiem skupić się na pracy! Łyknąć doświadczenia jeszcze! A potem założę własną firmę. Jakie to zrozumiałe. Muszę. Wiem, wiem. Ale pada śnieg. Znów? I znów. I znów. Pada. Biała leci z nieba inflacja, jakby się poduszka rozerwała ze śniegiem cała. Widzisz? Teraz ciebie wzięło okno. To śnieg. Na śnieg można patrzeć bez końca. Jak na ogień. Ach, jakie piękne wszystko w mrozie stanęło. I co? Będziesz teraz musiała wybrać mąko. Śnieg, mróz, albo ja. Ani ty, ani śnieg, tylko ść. Teraz ść. A dlaczego nie? To najlepsza na świecie rzecz. No, przepadam też, ale może najpierw sen, a potem ść. Nie, 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 nie zrobisz mi tego. Mogę zrobić to. To jest nawet możliwe, kiedy jestem głodny, słaby i zły właściwie. A zjadłbyś Marsa? Zjadłbym? No to musiałbyś może wstać i wyjąć Marsa z reklamówki? Wstać? Wstawać z łóżka? Widocznie nie byłeś już głodny. Tylko kawałki Marsa.